Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku City Skyline. Słuchajcie, dzisiaj pomyślałem sobie, że zbudujemy sobie może kosmiczną windę, ponieważ przekroczyliśmy już 80 tysięcy mieszkańców i możemy zbudować sobie pewne rzeczy. No oczywiście LHC, czyli zderzacz hadronów, który też jest tutaj. Ale to zobaczymy. To zobaczymy jak to za jakiś czas. Czy w sensie później. A chciałbym to wybudować, ale żeby to wybudować, potrzebujemy pewnych składników, nie? Kosmiczna winda. Mamy tylko postawione centrum expo. Potrzebujemy jeszcze wielką galerię handlową, więc poszukajmy, gdzie ta galeria w ogóle handlowa będzie. Gdzieś chyba tutaj, w tych rejonach, nie? Trzeba ją po prostu odszukać. Co to jest? Wieża transportowa. Ona nie wiem, czy tam też nam nie będzie potrzebna. Ale do tego dojdziemy jak coś. Aha. Szukajmy dalej. Gdzieś ja to widziałem. O właśnie. Wielka galeria handlowa. Myślę, że wielką galerię handlową dobrze będzie ustawić gdzieś w tych rejonach. Elegancko. Podamy wam tu jeszcze jakiś park albo coś takiego. Żeby oni tutaj nam troszeczkę się zadowolili. Pamiętacie, gdzieś był taki malutki parczek. I to było dobre w ogóle. To było bardzo dobre. Ale nie wiem, które to było. Ha! Coś takiego mamy. Nie wiem, co to jest, ale zobaczmy, jak to wygląda. Co to jest? A taki bardziej deptak morski, bym powiedział. Nad jakieś coś. Ale dobra. W każdym razie galeria jest. Tutaj jeszcze galerię oburzymy sobie innymi sklepami. Dobra. Co my tam będziemy jeszcze potrzebować? Operę. Opera. Dobra, szukamy opery. Opera. 1600 kosztuje. Tu by nam się zmieściła, ale chciałbym operę dać w jakieś inne miejsce. Na przykład może tutaj? Dobra, dajmy tutaj. Tu będzie opera. Wszyscy są zadowoleni. Dobra. Następnie, co my tam jeszcze potrzebujemy? Stadion, właśnie stadion. Propos stadionów, skoro my już tutaj mamy, bo gdzieś mieliśmy jakiś stadion chyba, nie? Przynajmniej gdzieś był, właśnie. Ile on kosztuje w ogóle w utrzymaniu? 160, jeszcze nie tak strasznie. Poszukajmy stadionu. Tylko ten stadion. Ten firmowy, powiedziałbym, o. Oceanarium możemy postawić, wow. Dobra, tu są takie rzeczy sportowe i tu mamy stadion za 4000, dobra. Stadion może być gdzieś blisko lotniska. Z uwagi raz, że na hałas, a dwa, zawsze to może przyciągnąć ludzi. Dobra, następnie co mamy? Statua dobrobytu. Statuę mamy gdzieś tutaj. Czy gdzie? Czekaj, nie, tutaj były. Statua dobrobytu. Czemu tracimy mieszkańców? Co jest? Statua przemysłu, statua zmarłych.
Las Okupów, Las Lazaret. Nope. Szukajmy, szukajmy. Na pewno gdzieś będzie. Publiczny park, to na pewno nie. Statua dobrobytu. No fucking bitchen. Kłaczek. Czyżbym nie miał jeszcze aktywnej? Statua dobrobytu, ale czekajcie, no tutaj mamy na razie statua przemysłu, statua zakupów, plac zmarłych i plac Lazaret, okej. Centrum handlowe, pasaż. Okej, to na pewno nie. Sąd, urząd podatkowy, biura. Publiczny park. No i mamy problem, bo nie wiem, gdzie jest ta statua dobrobytu. No i kurczę, rodzi się problem. To powiem wam, że nie mały, ponieważ nie wiem, gdzie jest statua dobrobytu. No i mamy problem. Może ona już stoi? Nie. Czekajcie, zobaczmy jeszcze raz. Statua dobrobytu i wieża transportowa. Wieża transportowa gdzieś tu widziałem. Gdzieś mi przymychnęła nie tak dawno. Wieża transportowa, właśnie. Ile ona kosztuje? 960, to jeszcze nie taka tragedia. Okej. No i ta kurde statua dobrobytu. Gdzie ona się znajduje? Może gdzieś w parkach? Mamy drzewa. Przelećmy jeszcze tak w miarę szybkości. Chyba nie. Nope. To w takim razie musi być gdzieś tutaj, kurczę. Statua przemysłu. To mi się cholernie... Statua dobrobytu. No ja pierdykam. Wszystko mamy poza tą statuą. Statua z okupów. O! Zaznaczona, ja szukam, kurde, jak głupi. Dobra, bang, statua dobrobytu. Kosmiczna winda. 16 tysięcy kosztuje utrzymanie jej. What the fuck? No ale dobra, zobaczmy. Jestem po prostu jej ciekawy i to mega się ciekawy. Dlatego zbuduję, ale... Zbuduję tutaj. Nie chcę widzieć, co będzie z moim budżetem zaraz. Się działo. Dobra, postaję tutaj jakieś prąda podciągnąć na chwilę.
Okej. I co, działa? Funkcjonuje? No i... Szczerze... Jeszcze to LHC mamy. LHC też sobie możemy zbudować, zobaczyć. Jak się on prezentuje i jak wygląda. Także ten nie mam gdzie wcisnąć. Co najwyżej tutaj. Damy go tutaj na obrzeża. Wow, wow, wow. No całe miasto szczęśliwe. Wow. No to widzę, że prestiż dla miasta. Ale czemu LHC nie ma zasilania? Serio? Serio? Dobra, już ma zasilanie. Zacznie tylko działać. Dobra, działa. I kosmiczna winda oczywiście też jest. Myślałem się tutaj budować niezłe budyneczki. Też funkcjonuje normalnie. Tutaj wstawimy tak. I tu wstawimy jeszcze jedną. To raczej nic się nie będzie budował w tej strefie mieszkalnej. Ale tu też im walniemy strefę. Kosmiczna winda, no. Nieźle. Zobaczymy, tylko wszystko fajnie, pięknie, ładnie, tylko dalej lotnisko jak nie funkcjonowało, tak nie funkcjonuje nadal. I nie mam żadnego pojęcia dlaczego. I patrzcie, szybko się odbiliśmy z kasy, znowu zarabiamy 24 tysiące. Czyżby turystyka? Zaraz zobaczymy. Zanieczyszczenie, właśnie jak tam zanieczyszczenie. A no, ja mówię, nawet nie jest źle. A hałas? Hałas, właśnie, hałas. Ja się tego się obawiałem, ale tu fajnie strefa taka mieszkalna, takie przedmieścia jest cicho, a w mieście jak to na miasto przystało głośno, nie? Populacja, turystyka. Okej. Tu jacyś turyści przyjeżdżają, tu coś zwiedzają, tu też. Tu standardowo World Trade Center zwiedzają. Galery zwiedzają. Tutaj zwiedzają, LHC jeszcze nie zwiedzają. Ale to myślę kwestia tylko czasu. Nie jest źle, nie jest źle. Co to jest? Rekreacja, budynki unikatowe, dobra. Zadowolenie, no całkiem spoko. Edukacja. Opieka zdrowotna. No raczej nie ma co narzekać. Usługi pogrzebowe też nie ma co narzekać. No, poziomy całkiem spoko. Ruch. Tutaj trochę zatłoczono, ale... Zatłoczono, ale to w sumie... w skali całego miasta to i tak nie jest źle. Tak, no tu jest dramat, w sumie dramat. Coś z tym trzeba będzie zrobić, ale jeszcze nie wiem co. Na pewno nie dziś, ale patrzcie jak nagle zarabiamy, 42 tysiące. Masakrycznie. Tu by jeszcze pasowało nam dać handlówkę. Dzięki temu zresztą. O.
Tak się zastanawiam, wiecie, nad zrobieniem kolejnej strefy przemysłowej gdzieś tam. Ale może na razie nie trzeba będzie. W sumie tu możemy jeszcze ten przemysł upchać. Dobra. Okej, tutaj do końca. Elegancko, elegancko. Oczywiście nasze wysypiska już mają dość i pękają już szwach. Ale co poradzisz? Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Jak tam prądy? Prądu wystarcza, wody też wystarcza. Na razie śmieci. Śmieci jak śmieci. Wszędzie dużo. Lotnisko niestety nie funkcjonuje, nie wiem dlaczego. Ale jak dalej tak lotnisko nie będzie funkcjonować, to po prostu my się tego lotniska chyba pozbędziemy. Bo na razie to nie mam pomysłu, dlaczego nie funkcjonuje. Pasażerów zero w tym tygodniu, to tak widzę, też nie za bardzo w ten kosmos sobie chcą latać. Albo raczej jeździć windą. Więc zobaczymy. Dobra, słuchajcie, może byśmy kupili sobie ten kawałek. A czekaj, czekaj. Aha, dobra, ten kawałek już mamy. Chodźmy stąd ptaku. Tak, kupilibyśmy ten kawałek. Kupilibyśmy ten kawałek. A ten też. I może ten. I może ten. O. Na razie sobie to tak zostawimy. Okej, okay, możemy się cofnąć. Pięknie, ładnie. W oddali widać miasto. Elegancja, Francja. I teraz tak. Jak już tu jesteśmy. Czekajcie, czy my tutaj sobie możemy. Możemy ulepszyć jeszcze drogę. Damy tą, nawet z drzewami. Okej. Znacznie lepiej. Dobra. Tu mamy już ulepszoną i teraz tak, ulepszymy sobie tu. Pięknie. Mam nadzieję, że zaczną się też budować w tej drodze. Faktycznie coś tu się dzieje w końcu. Może i korki się nam tutaj skończą. Znaczy korki. Korków jako tako nie było. Ale wiadomo, zawsze lepsza droga, szersza, tym lepiej się porusza mieszkańcom. Dobra. Na razie przejdziemy dookoła to. O, tutaj nie mogę. Miejsce jest zbyt strome, więc tutaj będą mieć takie po prostu zwężenie drogi. Mam nadzieję, że jakoś wybaczą. Dobra. I fajno. Tutaj mi jeszcze zrobimy strefę. I tutaj. Okej. Okay. No i tutaj. Tutaj też możemy. Gdzieś jeszcze coś pominąłem. W sumie tak. Teraz możemy na spokojnie tutaj uzupełnić. Może akurat się przebudują. A może. I tu, w tym rejonie, zrobiłbym kolejną strefę. Tak się zastanawiam, czy puści mnie tu jakoś droga, czy nie bardzo. O, dobrze. Bęk. Piękny most się nam stworzył. To zrobimy sobie w przyszłości.
razie zakończymy tu. I tu w przyszłości, słuchajcie, zrobimy sobie takie całe nadbrzeże takich domków. Strefa, wiecie, ogólna strefa mieszkalna. Tak to będzie tutaj wyglądać. O ile oczywiście samoloty zaczną lądować. A na razie coś to nie... Nie za bardzo. Nie mam żadnego po prostu pojęcia, czemu samoloty nie lądują. Czy to jest... O, tutaj już pasażerów mają. Czym to jest spowodowane po prostu? Jeszcze zobaczmy. Transport. No samolot to samolot. Co to jest? Aha, to mieliśmy te drogi, nie? Teoretycznie moglibyśmy sobie jakoś powiększyć to lotnisko czy coś, ale na razie i tak nie ma sensu, bo... No bo nie wiem, co będzie. Także najlepiej napiszcie wy, jak mieliście swoje przygody z City Skylines i jak działało wam to lotnisko. Dobra, ja myślę, że na dzisiaj wystarczy. Spokojnie. Dzisiejszy taki odcinek bardziej luźny. Postawiliśmy kilka rzeczy. Postawiliśmy oczywiście kosmiczną windę. Jedno z tych arcydzieł. I oczywiście LHC, który jest z dodatku, z modu. Więc taki naciągany troszeczkę zderza szadronów, ale jest. Dobra, to cóż, dzięki wam za uwagę. Oczywiście, jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz w dole i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, no i pa, pa.